Siema, to znowu ja, wasz bezrobotny wideobloger. Dzisiaj obejrzę sobie film o zespole Motley Crue, czyli film Dirt. A potem uderzę w kimę. I takie to były kiedyś koncerty. Motley kurwa Crue. Siema, jestem właśnie po projekcji filmu Dirt o Motley Crue, stąd mój taki nietypowy dosyć imidż nawiązujący do lat 80. i szklana whiskacza, prawda, z kolą w ręku. Co mogę powiedzieć o filmie? Zobaczcie tylko początek. Lata 80. Najgorsza dekada w dziejach. Ja piszony, klawisze, idiotyczne fryzury, taneczny aerobik, powiedz nie. Wszystko po chuju. Historia oparta na faktach. Co robisz, kiedy rodzisz się w złym czasie? My przejęliśmy Sunset Strip. Rok 1981. Sąsiadowaliśmy ze słynnym klubem Whiskey a Go Go. Co weekend zjeżdżały się tam dzieciaki z całego miasta. Po koncertach imprezy przenosiły się do nas. Ciągle wpadały tam gliny, więc zabiliśmy drzwi na głucho. Wszyscy wchodzili oknem. Tommy, nasz bębniarz, podejmuje złe decyzje. To wam rozjebie mózgi. I jeżeli ktoś lubi taki klimat, klimat lat 80. i muzę z tamtych czasów, taką rockową, do przodu, hej, 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 powinien obejrzeć ten film. Zabawa lat 80. te gręgolada i super koncerty, super muzyka. Ale co mnie najbardziej rozśmieszyło w filmie, to to, jak został przedstawiony Ozzy. Jako totalny degenerat, chodzący w takiej żółtej jakby podomce, w którym zawsze widywaliśmy takie babcie, co otwierały szatnie w szkole podstawowej, do tego ćpający bez przerwy, spijający szczocha czyjegoś z chodnika oraz pokazujący wszystkim dupę swoją. No po prostu to mistrzostwo świata, jak zostało Ozzy tam przedstawione. A poza tym film jest mocny, to trzeba przyznać, a taki właśnie, jakim oni byli w sumie, jaki to był zespół i w sumie do tej pory jest. Mają świetną muzykę, zresztą słychać tutaj leci obok. No i co? I ta muzyka po prostu skłania do zabawy, imprez, no i innych takich hiki-miki. Więc napijmy się, coś czuję, że dzisiejszego wieczoru trochę sobie popłynę. Razem z fajną muzyką Motley Crue! Oh yeah! A tu właśnie Ozzy. Król ciemności. Zobaczcie, jaką ma wspaniałą podomkę.